To już trzecie wydanie szopki, której odsłonięcie należy do jednego z punktów świdnickiej kolędy. Początkowo najtrudniejszym zadaniem było dopracowanie elektryki, by ruchome elementy działały bez zarzutu. Sukcesywnie w szopce pojawiały się nowe znane miastu osoby, a całość została dostosowana tak, by bez problemu można było ją przenosić. To pierwsze tak duże dokonanie młodych modelarzy z Młodzieżowego Domu Kultury. W szopce odnaleźć można m.in. twarze radnych i prezydentów. Jest biskup Ignacy Dec oraz proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej Waldemar Pytel. Jest tancerz, na którego koszuli widnieje napis Pałac. To oczywiście nawiązanie do Ireneusza Pałaca, wiceprezydenta miasta, który wraz z żoną bierze udział w turniejach tańca. Jest też szynobus, krzyże pokutne przy łączniku do A4 i sporo innych detali. W szopce znalazł się nawet żuraw odbudowujący wieżę ratuszową oraz dworzec Świdnica Miasto w remoncie.